Cześć Lewelasy! Tu Alex i tu Ania. Witamy w drugiej części naszych początków w Danii, w których powiemy co nieco więcej o... O naszym życiu w Danii, o naszej pracy. Tak, o naszej pracy. Ale w pierwszej części tak naprawdę rozmawiałyśmy dużo o właśnie znalezieniu pracy, o dostaniu się na studia i wyjazd i znalezienie mieszkania. Tak więc jeżeli chcecie o tym posłuchać, to musicie koniecznie wrócić do pierwszej części. A teraz będziemy bardziej mówić o tym, co nas spotkało, jak już byliśmy w Danii i jak ogarnęliśmy swoje życie już na miejscu. Dokładnie. Tak więc zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Nie chciałam się kiwnąć palcem później, byłam tak zmęczona. No i sprzątałam właśnie tak przez chyba 7 miesięcy, a później znalazłam pracę na Jomfru. Jomfru, kochany Jomfru. Jomfru to jest ulica imprezowa w Olborgu. Ja tak. Już przedstawiałaś kiedyś. Że... To jest taka ulica, gdzie po prostu macie 30 różnych barów i dyskotek obok siebie. Porażka, co tam się czasami dzieje. Tak, no widzi się okropne rzeczy, jak już tam w ogóle pracuje Paris. Jak się już tam pracuje, to widzi się naprawdę skandaliczne rzeczy. Ja w ogóle widziałam kilkukrotnie penisa jakichś w ogóle ludzi. Dlaczego ja to widziałam? Jak wymiotują, jak uprawiają seks na ulicy. No tak, tak to normalka tam. Jezu. Trzeba też wspomnieć, że praca zaczyna się mniej więcej około godziny 23, a kończy się około 5-6 rano. To jest tak, tak, oczywiście, że tak. Gdzie? Ja w tym klubie, jak on się nazywał? Ten taki zawsze, co był na rogu, on był taki bardziej ekskluzywny. Wiem, przecież gadałyśmy się kiedyś o tym. Jak on się nazywał? Nie, że numer 15, nie? Nie. No, chyba coś takiego, numer 15. Ale wiem, 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 który, oczywiście. Ten, to ja tam pracowałam w szatni. Boże kochany, no po prostu ile w ogóle ja rzeczy, no usłyszałam oczywiście mnóstwo komplementów, że o Jezus Maria, jak to nie jestem ładna, albo czy nie chcesz w ogóle, czy nie chcesz za mną dzisiaj wrócić do domu, to tak, jest święto ptany. Tak, nie, dziękuję jednak, nie skorzystam. No ale ja pracowałam z Bułgarką i z Rumunką, my trzy, i my się wszystkie znałyśmy z duńskiego, bo to właściwie jeden znalazłam pracę i ja mogłam sobie w ogóle dobrać osoby, z którymi będę pracować, więc w ogóle wybrałam sobie swoje koleżanki, więc było świetnie. Mi było bardzo śmiesznie, no ale mimo wszystko to byli Duni i wiele razy zdarzało się tak, że jak mówiłam, że jestem z Polski, pomimo tego, że zawsze używam duńskiego, bo no tak naprawdę to nie jest nie wiadomo jaki duński, który trzeba znać, bo tam, nie wiem, 15 koron, o której zamykacie o 6:30 i tyle, właściwie z tego języka by było, ale no wiadomo, wiadomo było, że słychać było, że nie jestem Dunką, no i... Komentarze, które już sobie usłyszałam o sobie na swój temat albo na temat swojej nacji, no były bardzo różne i dziwne. Albo w ogóle najśmieszniejsze było to, jak właśnie wielu ludzi przychodziło i myślało, że jedyne co ja robię, że ja przyjechałam z Polski, żeby pracować w szatni w piątek, sobotę, czyli 2 dni w tygodniu i to jest w ogóle spełnienie jakichś moich marzeń, że ja w ogóle wow, że przyjechałam do Danii i pracuję w szatni i w ogóle jestem tak szczęśliwa, że tutaj dostałam taką możliwość pracy, Jezus Maria. Musisz być tak wdzięczna, tak szczęśliwa. Tak, i ci ludzie w ogóle jak usłyszeli, że jeszcze studiuję, takie... Studiujesz? Wow! Albo i raz w ogóle komentarz dziewczyny, która mi powiedziała, że nie jestem za ładna, żeby być Polką. A ja tak, przepraszam, ale co to znaczy? Ona mówi, bo ona zawsze myślała, że Polacy to są brzydcy, albo jakieś mają dysfunkcje, albo są głupi. Oh my god. A ja tak, okej, okay, dobra, no jakby nie, dziękuję za komplement, ale ja pieprzę, no masakra w ogóle. No nie, oni tutaj w ogóle nie mają pojęcia o świecie, o Polsce tym bardziej. Jeszcze o Niemczech to tam wiedzą, co? Ale tak. Polska to już bizony, bizony chodzą po ulicach. Na koniach jeździmy, no po prostu zabijamy codziennie niedźwiedzie polarne. Tak, tak. Żeby w ogóle wyjść z domu i odkopujemy po prostu śnieg do pasa. Bo... A jeszcze trzeba wspomnieć, że jak my przyjechałyśmy, to było tak właśnie 6-8 lat temu, to jeszcze tutaj Duńczycy mieli bardzo mało tych międzynarodowych studentów i bardzo mała była ta świadomość w ogóle o innych krajach, innych kulturach. Teraz to już się trochę zmieniło, już jest tym, myślę, łatwiej dla tych nowych międzynarodowych studentów. Tak, w ogóle tym bardziej, że myślę, że nawet takie Duńczycy nawet z tego co widzę, oni często jak wyjeżdżają nawet na wakacje, to tutaj właśnie jadą albo do Polski, albo do Pragi. Duńczycy w ogóle uwielbiają jeździć do Pragi jakoś dziwnie, więc oni już wiedzą na temat tej, powiedzmy, wschodniej Europy, co nieco, no bo po prostu już jeżdżą, bo jest tanie i sobie mogą poimprezować za darmo tak naprawdę. Tak. A jak my właśnie przyjechałyśmy, to nie, zupełnie to było inaczej, naprawdę. Dokładnie.
Ja w ogóle też nie sądziłam o tym, nie wiedziałam tego, że jak tutaj przyjadę, że zdanie o Polakach jest takie złe i tak naprawdę musisz się z tym zmagać każdego zdanie dnia. Zdanie o Polakach było to takie, tak naprawdę takie samo jak zdanie o Bułgarach, Rumunach. Mm-hmm. Tak, Rosjanach, Litwinach. Wszystko to samo. Właściwie wszystko jeden pies i wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy złodziejami, Tak. No kilka razy w tej szatni zostałam oskarżona o kradzież czegoś. Tym bardziej, że no jak w ogóle, jak jeden koleś przyszedł i powiedział, że on ma w... To był skandal. On ma w kurtce bardzo drogi zegarek i co będzie, jeżeli któraś z nas go ukradnie? A ja tak na niego patrzę i mówię, no ale żadna z nas tego nie ukradnie, w ogóle co to jest za tekst? Niech sobie go weźmy na imprezę w takim razie. No, otóż to. A on mówi, no dobra, ale co mam zrobić, skoro, jeżeli go nie będzie? A ja mówię tak, wiesz co, w ogóle go nie zostawię, bo jestem z Polski i najprawdopodobniej go ukradnę. Tak mu powiedziałam, bo ja nie wiedziałam w ogóle, jak mam na to zareagować, więc po prostu zareagowałam sarkazmem, bo jak można na takie głupoty w ogóle, taki kretyński tekst, coś mądrego odpowiedzieć? Nie można. Tak. No, ale szatnia. Okej. No, ale generalnie wracając jeszcze do życia w Danii, nie wiem, bardzo wielu osobom się wydaje i ja tutaj też nie chcę demonizować tego życia w Danii, bo jest naprawdę super i gdyby nie było fajnie, to w ogóle by nas tutaj nie było, po pierwsze. Ale wszystkim się wydaje, że ludzie wyjeżdżający do Danii na studia szczególnie... Obojętnie, w ogóle gdzieś za granicę też, tak, prawda? No tak, to nie chodzi tylko o Danię, ale w ogóle właśnie za granicę. To najczęściej są rozpieszczone dzieci bogatych rodziców, którzy wszystko mają za darmo, podsuwane pod nos i my nic nie musimy robić, a prawda jest zupełnie inna, że ja na przykład, no nie wiem, miałam na tyle szczęścia, że rodzice mi na początku pomogli finansowo, ale też nie można być takim naiwnym i łudzić się, że przyjedzie się do Danii i dostanie się pracę z 1 września, jak się zaczyna studia. Bo sam proces w ogóle wyrobienia dokumentów, w ogóle obeznania się czegokolwiek wymaga tak dużo czasu, że nie ma na to po prostu opcji, żeby znaleźć tę pracę jakoś szybko. Wydaje mi się, że jak ja znalazłam w marcu, to i tak było naprawdę fajnie. Tak, to było bardzo fajnie. Szybko. No ty kiedy znalazłeś pracę? Wiesz co, ja znalazłam jakoś tak... Nie wiem, po może 5 miesiącach, 6? No, no to też podobne. Ale to też było coś takiego, że ja tak naprawdę tej pracy nie szukałam. Raz poszłam po prostu kupić pizzę naprzeciwko, gdzie mieszkałam i tak. I tak znalazłam pracę, po prostu zapytałam się, czy nie potrzebują kogoś do sprzątania czy coś. No. Tak, zaczęłam. No ale też miałaś szczęście z tym, że dostałaś nawet dobrą tą pracę, bo sprzątanie w przedszkolu, wiesz, komuny, to już jest, to jest takie, wiesz, bo to nie była taka praca na czarno, czy praca u kogoś tam jakaś po kosztach, bo na przykład na Jofru przycinają strasznie i oni bardzo mało płacą tak naprawdę za godzinę, a ja zarabiałam taką dobrą, solidną stawkę i tak naprawdę chyba najlepszą w ogóle, jaką kiedykolwiek dla niej zarabiałam. No właśnie, Ania zarabiała 140 na godzinę, a ja zarabiałam ze sprzątaniem właśnie tam w tej pizzerii 50 koron na godzinę, więc naprawdę oni tak tną jak tylko mogą. No właśnie, 50 koron, a wiesz, jeszcze miałam jakieś ferie PNG, do tego odpłacone to, tamto, sramto, więc naprawdę wiesz, no super, jak sobie o tym myślę teraz, to miałam dużo szczęścia. No tak, ale wiele osób nie wie o tym, że nie wiem, jak ja przyjechałam do Danii i ja... Jezu, to był dla mnie naprawdę trudny czas, bo jeszcze miałam chłopaka w Polsce i było to dla mnie trudne, naprawdę. Jakoś się czułam tutaj w ogóle obco, nie mogłam się tutaj zupełnie odnaleźć. Ja po prostu wracałam do domu i ja płakałam codziennie, bo ja nie wiedziałam, co mam robić. Ja byłam naprawdę, to było bardzo trudne, ale też nie mogłam o tym nikomu powiedzieć w ogóle ze swoich bliskich, no bo wiem, żeby się wszyscy martwili, więc nie mogłam tego mówić. Tylko siedziałam w domu i się zamartwiłam sama czy dobrą decyzję podjęłam w ogóle, ale z drugiej strony też, jak masz się wycofać z tego, wjechałaś do Danii na studia i ty masz wrócić, nie powiem. Siada będzie, jak się wrócisz, przecież wszyscy będą się śmiać. Więc po prostu zagryzłam zęby, no i zostałam tutaj i jakoś sobie ułożyłam życie, dobrze w miarę tutaj, ale kosztowało mnie to dużo takiego samozaparcia i w ogóle dużo rzeczy, jakoś tak. Nie wiem, ty nie byłaś tak, że miałaś jakoś takie smutne naprawdę. Miałam, pewnie, że tak. Też kurczę myślałam, wiesz, czy nie wrócić czasami i tak dalej, no ale też mi to powiedział, co ty, nie będziesz wracać, przecież wtedy ona się z ciebie śmiać, jak wrócisz. No właśnie śmiać, ale z drugiej strony też to, że rodzice mi dali pieniądze w ogóle na samą przeprowadzkę, żeby mogła zapłacić. To też dużo kosztowało. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Ja no nie wiem, nie, 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 nie,
poddałam, nie poddałam się z tego względu właśnie chociażby tego, że było mi głupio. Jeżeli ktoś decyduje się na taki wyjazd do Danii, to trzeba mieć naprawdę silny charakter i przetrwać te wszystkie niedoskonałości, które zdarzają się w życiu, ponieważ też było dużo osób, które ja napotkałam na mojej drodze, które tak naprawdę wróciły od razu do Polski, wróciły studia, po pierwszych dwóch, trzech tygodniach czasami. To było jeszcze jak mieszkałam w tym Dan Hostelu, więc niektórzy naprawdę nie dali rady. Tak, szczególnie, że na przykład nie mogli znaleźć mieszkania i niektórych ludzi tak to frustrowało, że po prostu rzucali wszystko i wracali z powrotem do domu. No nie wiem, ja też uważam, że to jest zupełnie takie naiwne trochę podejście, że przyjedziesz gdzieś do obcego kraju, myślisz, że zupełnie ci się będzie wszystko układać od pierwszej sekundy, jak tylko pojedziesz. Oczywiście są tacy ludzie, ale to trzeba być, nie wiem, jakim warciarzem. I no jest dużo takich po prostu sytuacji, w których no nie wyjdzie ci po prostu, ale to tak w ogóle jakby trenuje ci charakter i tak daje ci w ogóle do myślenia i cię zmienia w ogóle pod każdym względem taki wyjazd, że ja w ogóle uważam, że to była jedna naprawdę z lepszych decyzji w moim życiu, ale po prostu chciałabym tylko powiedzieć, że nie było różowe, jak się wszystkim wydaje, że przyjechałam i Duńczycy przede mną się kłaniali. Tak, rozesłali czerwony dywan i ja tylko dreptałam sobie i było cudownie i się śmiałam i podskakiwałam, bo wcale tak nie było. Mam tutaj jedną taką anegdotkę, którą tylko chcę wspomnieć, o której chcę wspomnieć, ponieważ Alina mi powiedziała, że jak ona tutaj przyjechała pierwszy raz, to podeszła do jakiejś Dunki i zapytała się jej, bo ona, ta Dunka paliła, miała zapalniczkę w ręce, a Alina podeszła do niej. Więc w ogóle dziewczyna z naszej uczelni, no ale mówię. No i Alina się zapytała jej, czy właśnie pożyczy jej zapalniczkę, a ta Dunka do niej mówi, tam masz sklep. Tam masz sklepu, tak, to jest tak, koleżanka Dunka z naszej uczelni, bo ja z Aliną byłam na roku i razem studiowałeś, no i dobrze wiem. Pamiętam sytuację i wiem, no tak. Masakra. Więc takie są początki niestety. Zapraszamy do Dunka. Nie, spoko, po prostu trzeba się otoczyć dobrymi ludźmi i trzeba znaleźć ludzi, na których możesz liczyć i którzy ci pomogą po prostu, bo ja na przykład nie miałam też w ogóle tutaj znajomych. Ja tak samo. I ja wiem, że sama też przyjechałaś. Ale nie, w ogóle też to, że ja przyjechałam i tak naprawdę było tak ciężko z tym angielskim, że nawet jak ludzie niektórzy się integrowali, gadali po angielsku, to ja się bałam cokolwiek powiedzieć. Tak, ja żadnych znajomych na pewno nie miałam. Ja wiesz, że się bałam wychodzić na imprezę w ogóle. Po pierwsze z tego względu, że mi było żal kasy w ogóle na jakiejkolwiek, jak widziałam pod 50 koron endless, tak. Nie. Polaki, cebulaki. A jeszcze w środku, nie wiem, 30 koron za piwo? Jezu, ile, przepraszam? 15 zł za jedno piwo? Małe, 0,3? No, więc ja tak za bardzo nie wychodziłam też po prostu na miasto, więc gdzie ja miałam tych ludzi też poznać? Tak. No, ja też się sama zamykałam na to, ale mi po prostu było głupio, ja się wstydziłam, nie wiem, że mi było kasy i wiele różnych takich rzeczy, które wpływały na to właśnie, że miałam bardzo trudny początek. No i też, no nie wiem, chociażby z pracą, w ogóle z jakimiś takimi innymi rzeczami, ja wiele rzeczy musiałam w ogóle sama po omacku uczyć się, jak robić sobie kartę podatkową, że muszę zadzwonić do SKADA, żeby mi zmienili w ogóle podatek, ja nie wiedziałam tego. I na początku w ogóle jak dostałam wypłatę, ja już tak nie mogłam się doczekać, bo wiecie, pierwsza wypłata, jeszcze w ogóle 140 koron, wow. No to myślę sobie super, a dostałam, wiesz, tam 2000 koron. Co ja tak myślę, dlaczego? No i okazało się, że miałam źle zrobioną kartę podatkową i płaciłam ten najwyższy podatek. No i później oczywiście dostałam zwrot po roku, jak się tam ma już rozliczenie, ale na przykład nie wiedziałam o tym, że ja muszę sama zadzwonić i sama. Z 38% na 8% zmienić, tak, prawda? Że ja muszę o to sama zadbać, że oni mi to, że ja myślałam, że oni mi to załatwią, że ta kwota wolna od podatku jest od razu jakby liczona. I dopiero od tego, co przekroczysz, to płacisz ten podatek wyższy. No nie, to trzeba sobie samemu siebie zadbać i trzeba sobie samemu pójść albo do SKADA, albo zadzwonić. Tak. No i trzeba wiedzieć takie rzeczy, ja na przykład nie wiedziałam, więc ja totalnie po omacku tutaj trochę robiłam wszystko i uczyłam się po prostu metodą prób i błędów. No i tyle. No. Dokładnie, ale to tak jak mówimy kształtuje charakter. No, na maksa. Jesteśmy teraz silne baby. Tak, więc przyjeżdżajcie, jeżeli chcecie się spróbować tutaj w Danii, bo naprawdę daje dużo tak w ogóle do myślenia, do nie wiem, tak. Ja teraz już uważam, że nie ma rzeczy, które ja nie mogę zrobić. Dokładnie. Bo już wyprowadziłam się sama do Danii i przetrwałam to wszystko, tak. Jest spoko. Ania też właśnie podróżuje po świecie, więc zaraz będziemy nagrywać filmik z jej podróży do Zanzibaru. W ogóle Ania myśli też, znaczy ja ją też namawiam do tego, żeby ona nagrała też jakieś swoje wideo. Też została vlogerką, więc piszcie jej w komentarzach na dole, że tak, Ania, musisz to zrobić.
zrobić. No. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy bardzo. Jeżeli się podobało, to... Tak, kciuka w górę. Jej, Ania ogląda moje filmiki! Tak, już zaraz się nauczyła, że wszyscy moi goście muszą powiedzieć, zostawcie kciuka. A naprawdę? Tak. Nie widziałam. Dobra. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku, gdzie będziemy mówić o Zanzibarze. Znaczy Ania będzie mówić o Zanzibarze. Pa!